Z notatnika kapitana Żbika. Poniedziałek. Policja jest przygotowana na wszystko, powiedział komendant główny policji i otrzymał znienacka cios zgniłym pomidorem. Cały nasz komisariat oglądał wystąpienie komendanta w telewizji. Może właśnie dlatego w związku z naszą nieuwagą ktoś ukradł nam kraty z okien. Wtorek. Kapral Klucha, który do tej pory zajmował się u nas sprawami rodzinnymi, został przez pułkownika Żelaznego przeniesiony na nowe stanowisko. Do kotłowni. Pułkownik stwierdził, że kolejka do pokoju kaprala się wydłuża, a Klucha coraz wcześniej wychodzi do domu. Na jego miejsce awansował posterunkowy Paproch, dawniej kotłownia. Nie wiem jak to możliwe, ale kolejka znacznie się skróciła. Środa. Wyszło na jaw, że posterunkowy Paproch załatwia petentów na podstawie wymyślonego przez siebie klucza PM, czyli pała, miętówka. Pierwszego pałował, a następnemu dawał cukierka. Najgorsze jest tym to, że to ja osobiście na własnej skórze przekonałem się o wprowadzeniu tego systemu. Wszedłem do pokoju Paprocha tuż po emerycie, który wychodząc ssał miętówkę. Paproch kotłownia, Klucha sprawy rodzinne, ja chirurgia pourazowa. Czwartek. Nocny patrol. Razem z Kluchą trzymamy się latarni i modlimy się, żeby nie zgasła. Piątek. Spadł śnieg. Ciężko nam się ukryć w naszych mundurach, więc wychodzimy tylko nocą. Wzrasta niezadowolenie społeczne. W ciągu dnia trzymamy drzwi do komisariatu zamknięte. Wzrasta nasze zadowolenie. Sobota. Klucha wyszedł w ciągu dnia i od razu został obrzucony śniegiem przez małoletnich. Zgubił czapkę, pasek od spodni i służbowy długopis. Po powrocie wyglądał jak bałwan. Chociaż on zawsze tak wyglądał. Postanowiliśmy się zemścić na małoletnich. Niedziela będzie dla nas.